Panie marszałku, panie ministrze, ustawa o podniesieniu wieku emerytalnego była przygotowywana stosunkowo długo przez rząd. Teraz mamy kolejny projekt, który dostosowuje to, co przyjęliśmy w maju, próbuje dostosować do rzeczywistości. Znowu daleko idące zmiany i pośpiech w uchwalaniu. Dzięki Bogu mamy rzeczywiście już koniec listopada. Zmiany mają wejść od 1 stycznia, a potrzeba jeszcze uchwalenia tego w Sejmie. W Senacie być może poprawki powrotu do Sejmu. Prezydent 30 dni na podpisanie, a więc zwyczajna galopada. Jest pytanie, skoro rząd tak długo się przygotowywał do podwyższenia wieku emerytalnego, to dlaczego w takim pośpiechu próbuje jeszcze tę ustawę poprawić? Druga kwestia to jest te regulacje w tym projekcie dotyczące środowiska naukowego. O ile w innych przypadkach rzeczywiście pozwala się na pracę bezterminową, to nagle dla nauczycieli akademickich ogranicza się możliwość dłuższej pracy. To jest niezgodne, mówiła o tym pani poseł Hrynkiewicz, niezgodne z artykułem 32 Konstytucji, a państwo to forsujecie. I wreszcie trzecia kwestia. Nic już państwo nie mówicie o tych programach osłonowych, które miały towarzyszyć podniesieniu wieku emerytalnego. Dobrze by było, żeby rząd wreszcie rozliczył się z tego programu 50+, i żebyśmy coś usłyszeli także o programie 60+, który był obiecany przy okazji tej ustawy. Nic na ten temat rząd nie mówi, a przecież Polacy oczekują jakiegoś programu, który pozwoliłby tym ludziom rzeczywiście mieć nadzieję, że znajdą w tym podwyższonym wieku zatrudnienie. Dziękuję bardzo.